Fortnite'a można lubić albo nie, ale czy wiedzieliście, że ta gra uratowała życie wielu osobom? Oglądaj odcinek, aby zobaczyć 5 osób, którym Fortnite uratował życie. Tylko teraz masz niezwykłą okazję, aby wygrać 1000 V-dolców. Wystarczy, że zostawisz subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, a także najpierw w komentarzu wyraz subuje cię Przemek. Wyniki pojawią się na moim Instagramie, także koniecznie musisz go zafollowować, link w opisie. Dodatkowo wbijaj także do pierwszej linijki opisu, bo tam razem z Rogalikiem organizujemy konkurs na 4000 V-dolców i starter paki, także warto wziąć udział. Jedziemy z tym śledziem. Nie uwierzycie w to, co za chwilę usłyszycie, ale 16-latek z Ząbek uratował dzięki grze Polaka z Niemiec. Podczas gry w Fortnite jedna z osób powiedziała, że przyszła się pożegnać i chce popełnić samobójstwo. Wiele osób olałoby tę sprawę, jednak brzmiało on na tyle poważnie, że młody mieszkaniec Ząbek postanowił poprosić policję o pomoc, gdy usłyszał o tym fakcie. Policjanci natychmiast po ustaleniu adresu zamieszkania w Niemczech skontaktowali się z Interpolem, czyli międzynarodową policją. Funkcjonariusze dotarli do mieszkającego tam Polaka, któremu w porę została udzielona pomoc. Policjanci podają, że młody gracz zalogował się tylko po to, żeby się pożegnać, a na komunikatorze poza grą wysało zdjęcie kubka z tabletkami, które zamierzał zażyć. Czyli widzicie, że czasami nie można lekceważyć takich rzeczy, a gra naprawdę potrafi uratować życie. Jeden z internautów na portalu Reddit podzielił się informacją, że Fortnite dosłownie uratował mu życie. Autor wspomina, że od 2 lat cierpi na depresję, niepokój i ADHD. Żali się, że jego życie nie jest łatwe. Kilka miesięcy temu podjął próbę samobójstwa w wieku 15 lat. Fortnite dał mu jednak możliwość kontaktu z ludźmi, którzy nie patrzyli na jego zachowanie. Mógł zrelaksować się wracając ze szkoły i nie myśleć o wszystkich problemach. Teraz zacytuję jego wypowiedź. Chcę tylko podziękować tej wspaniałej grze, która zrobiła ze mnie szczęśliwego człowieka. Nie lubię skupiać na sobie uwagi, ale byłoby miło, gdyby jakiś pracownik z Epic Games przeczytał to i dowiedział się, że czynią ludźmi lepszymi i szczęśliwszymi. Uwielbiam społeczność i ludzi w grze, którzy mimo, że mnie nie znali, to gratulowali mi zwycięstw, a ja robiłem to samo. To niesamowita rzecz. Nie spodziewałem się, że Fortnite może tak pozytywnie zadziałać na takie osoby. Napiszcie sami, co myślicie o tym chłopaku w komentarzu. Jednak Fortnite ratuje nie tylko życie, ale także domy. Przekonał się o tym pewien mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, który przez swoje uzależnienie od gry uratował swój dom i całą rodzinę. O pierwszej nocy wyczuł dym w swoim pokoju. Zaniepokoiło go to, ale żaden z zamontowanych czujników w pomieszczeniu nie zaczął piszczeć. Zdezorientowany Amerykanin postanowił sprawdzić, czy źródłem smrodu nie jest coś, co znajduje się na zewnątrz. Po powrocie do domu zauważył kłęby dymu. Okazało się, że zapalił się ukryty w ścianie podgrzewacz do wody, który spowodował pożar. Szybko zadzwonił na straż pożarną, która opanowała sytuację. Taka to historia zakończona na happy endem z Fortnite'em w tle. Gdyby w niego nie grał, prawdopodobnie cały dobytek poszedłby z dymem. A tak ogólnie, to nie bądź parówa i walnij w suba, bo lecimy po 200k. Czasami w internecie możemy poznać niesamowitych ludzi. Tak było w tym przypadku. Jeden z graczy o nicku Septic Sun poznał na Discordzie ekipę, z którą grał Fortnite. Pewnego dnia zaskoczył ich informacją, że chce popełnić samobójstwo i pożegnał się z każdym z nich. Zmieszani całą sytuacją kumple stwierdzili, że to niekoniecznie jest żart. Napisali do Epic Games, aby pomogli im się skontaktować z niedawno poznanym kolegą. Twórcy Fortnite potraktowali sprawę bardzo poważnie i skontaktowali się z planującym samobójstwo chłopakiem. Cała akcja nie poszła na marne. 2 dni później Septic Sun napisał do wszystkich z podziękowaniami, że pomogli mu uwierzyć w siebie i przede wszystkim uratować życie. Są jednak tacy, którzy wierzą, że to tylko żart. Zaniepokojeni gracze Fortnite odpowiedzieli, że niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, coś takiego należy traktować poważnie. Pozytywnych historii z Fortnite'em jest w internecie pełno. W naszym odcinku przyszła pora na ostatnią z nich, ale jeżeli chcecie ich więcej, to zostawcie teraz łapkę w górę. Dziewczyna o imieniu Raylonna uczyła się i pracowała w barze. Mało kto wiedział, że zmagała się z depresją. Jak sama opisuje, po prostu gapiłam się w telefon i spałam. Wszystko stało się, gdy w zeszłym roku straciłam babcię, która się mną opiekowała. Pewnego dnia przyjaciel zaproponował jej zagranie Fortnite. Ta kolorowa gra napawała ją takim optymizmem, że zapominała o depresji. Każda minuta gry pozwalała jej na kontakt z przyjaciółmi, co niesamowicie uszczęśliwia i pomaga walczyć z depresją. Pamiętaj, że jeżeli odcinek ci się spodobał, to zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wpadaj na fanpage, grupę PBG Team i Instagrama. Miłego dnia, cześć!